Jako motto naszego dzisiejszego spotkania poetycko-artystycznego uczyniliśmy fragment Kwiatów Polskich, odnoszący się właśnie do tego miejsca. I tak skrzydlaty prawie sposób na wierszach płynę przez letnisko. Pragniemy zaprosić Państwa do krainy, w której Tuwim przeżywał szczęśliwe chwile poetyckiego i miłosnego uniesienia, roznamiętniony tan życia. Bieda jest jedna. Ja nie mam nic do powiedzenia. Autorem słów powiedzianych do Morstina podczas sympozjum poetyckiego w Pawłowicach jest znakomity poeta, kabareciarz, tłumacz, cudowna osobowość o niezwykłych zainteresowaniach, badacz, kolekcjoner najróżniejszych dziwności, miłośnik przyrody, fantastyki i starych druków, mający niezwykły, prawie dziecięcy dar dziwienia się, znany, myślę, wszystkim mieszkańcom Inowłodza i Zakościela. Główna postać całego projektu, czyli Julian Tuwim, który do Inowłodza przyjeżdżał rokrocznie w latach 1907-1914. Spędzał tu wakacje wraz z matką Adelą i siostrą Ireną, znaną na pewno Państwu z tłumaczenia Kubusia Puchatka. Inowłódz dla Tuwima kojarzył się zawsze z wolnością i przygodą. To mityczna kraina szczęśliwości. Tak pisał o tamtych latach. Lata inowłodzkie to lata najszczęśliwsze. W mieście był człowiek bądź co bądź skrępowany. Czujna opieka gimnazjalnych szpiców, policjanci na rogach ulic, skrupuły rodzinne i towarzyskie. Wszystko to krępowało tkwiące we mnie naboje skondensowanej niesolidności. Dopiero Inowłódz usuwał wszelkie hamulce i od pierwszego dnia stawałem się karabinem maszynowym łobuzerki i rozpętanego temperamentu. Piknik Tuwimowski, od zachwytu do tęsknoty, poetyckie powroty Juliana Tuwima na letnisko, stanowi podsumowanie warsztatów literackich i warsztatów plastycznych, czyli malarskich i rzeźbiarskich, w których uczestniczyła młodzież z trzech gimnazjów. Z gimnazjum w Inowłodzu, które było tak bliskie Julianowi Tuwimowi. Oczywiście nie wtedy, w tamtych latach, jako gimnazjum, ale jako szkoła podstawowa. Także gimnazjum w Smardzewicach i gimnazjum w Lubowniu. Właśnie ci uczniowie brali udział w warsztatach literackich, malarskich i rzeźbiarskich. Efekty tych prac są prezentowane podczas pikniku Tuwimowskiego. Młodzież dzięki temu projektowi Okolice Tuwima, integracja malowana słowem i wrażliwością poety, mogła odkryć tak naprawdę to miejsce. Tak samo było w przypadku Tuwima. Musiał wyjechać w czasie II wojny światowej, ale powracał nieustannie, nie tylko w słowach poetyckich, nie tylko w listach, ale także i w snach, w swojej wrażliwości, w zachwycie, w miłości do tego, co pozostawił właśnie tutaj, w Inowłodzu, w okolicach Nowego Dworu. Tu, gdzie w skrzydlaty prawie sposób, właśnie dzięki poetyckim słowom, mógł nieustannie powracać. Powracać do raju dzieciństwa, do tego, co wiecznie będzie trwać, co nigdy nie straci na wartości. Dowodem na to jest to nasze dzisiejsze spotkanie, że ta tradycja jest wciąż żywa. Tuwim jest ambasadorem nie tylko Inowłodza, nie tylko Łodzi, ale także Tomaszowa na cały świat. Te miasta zostały w szczególny sposób wyróżnione. Niewiele jest takich na świecie. Pójdę na wonnych łąk kobierce pomiędzy kwiatki. Będą mi ciebie zazdrościły młode buławatki. Będzie mi ciebie zazdrościła sąsiadka panna i zadziwiona spyta sąsiadki: cóż to za panna? Cóż to za śliczna panienka chodzi po naszej łące i czemu na nią jedyną spogląda słońce? I zaczną szeptać kwiaty i zioła, szmer cichy, słodki. Pójdą domysły, bajki, gadania,
i różne plotki. A w sercu zadrży piosenka wesoła, jak promyk w niebie, że mi tak wszyscy dookoła zazdroszczą ciebie. Śnią mi się łany, zielone i żółte i modre i białe. Wszystko się wiąże, plecie. Hej, cudnie na świecie. Śnią mi się jakieś zimne i przejrzyste rzeki i soki drzew żywotne i żywiczne sosny, wiśnie, bryzgi słońca w entuzjazmie wiosny i jakieś tańce z niebem, kozły rozszalałe i jakaś złota podróż, dal słońcem pachnąca i dwa słońca, trzy, cztery, bez końca, bez końca. Projekt Okolice Tuwima, malowany wrażliwością i słowem poety, bardzo dobrze wkomponował się w to, co gimnazjum publiczne w Wielogłotu robiło od dawna. Były to tuwimowskie klimaty. W tym roku wypadła 5. edycja tego programu i dlatego z wielkim podziękowaniem tutaj w stronę stowarzyszenia kieruję swoje słowa, które wzbogaciło nasze tuwimowskie klimaty w warsztaty. Były to warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie i warsztaty artystyczne. Dla mnie polonisty bardzo ważne były warsztaty literackie. Objęły one 90 uczniów z naszej szkoły. Wcześniej zaplanowaliśmy 3 miesiące wcześniej już pracę nad fragmentami kwiatów polskich. Uczniowie otrzymali teksty, wybrane teksty, te, które im najbardziej odpowiadały i nad nimi pracowaliśmy. W gruncie rzeczy efektem stały się już końcowe warsztaty, które objęły 10 uczniów z naszej szkoły, 5 uczniów ze Smarcewic i 5 uczniów z gimnazjum w Lubochni. Były to już dzieci najlepiej recytujące poezję Tuwima, które zmagały się w konkursie recytatorskim na Zakościele. Okazało się jednak, że aura zupełnie nam dzisiaj nie dopisała, w związku z czym przygotowaliśmy miejsce troszkę inne obok tam, gdzie trwały warsztaty plastyczne, warsztaty rzeźbiarskie, przystosowana do tego celu szopa, w której zawiesiliśmy pracę z konkursu plastycznego. Pojawiły się też rzeźby, które jak gdyby są dekoracją do dzisiejszej uroczystości, która jest początkiem, myślę, nie ostatnim tego rodzaju wydarzeniem Winowłocu, piknik tuwimowski. Tkanie subtelną pajęczy platam sen swój. Sen złoty, siany kwiatem tęsknoty, siany kwiatem miłości, moich z tobą zaręczyn. Śpiewam piosenkę o wiośnie, śpiewam piosenkę tajemną, że ty jesteś tu ze mną. W cień słonecznej radości śpiewam nucę miłośnie. Tuwim, jak sam mawiał, kochliwy był bardzo. Pensjonarczarz i paniarz, że coś strasznego. W latach szkolnych była Elina, Lola, Jadzia, Natalia, Zosia, Ola, Niusia, Marysia, Tania, Frania, Kazia, Helcia, Lula. I była nawet pewna inowłocka piękność, kwiatkówna, do której, jak wspomina siostra Tuwima, Julek zalecał się w okresie szczęśliwych wakacji. Jednak żadna z tych panien u Tuwima w 17 wiośnie nie zagościła na dłużej w sercu. Żadnej też nie poświęcił swoich wierszy. Miłosna, tkliwa liryka była związana tylko z dwiema paniami serca. Halinką Kon, o której później, i Stefanią Marchew. Tej ostatniej, Stefanii Marchew, żonie Tomaszowiance z pochodzenia, która była największą miłością, zazdrościli wszyscy Tuwimowi. To właśnie STM, bo taki jest dopisek przy wierszu, to jest właśnie Stanisława Marchew. To była ta miłość i to uczucie na całe życie. A sama Stefania, jak mawiał Tuwim, była cudem.
ostatnich dniach maja w Inowłodzu, w Zakościelu konkretnie, przeprowadzony był plener malarski i rzeźbiarski przez absolwentów Łódzkiej Akademii. Więc uczniowie gimnazjum w Inowłodzu pracowali w dwóch grupach. Jedna malarska uczyła się techniki akwareli, druga rzeźby pod kierunkiem Sławomira Sicińskiego. Tematem rzeźbiarskich warsztatów były czary i czarty polskie, ponieważ było to jedno z bzików tuwimowskich. Natomiast malarze swoją wrażliwością i akwarelą malowali okolice Tuwima i kwiaty polskie. Podczas pikniku tuwimowskiego można obejrzeć rezultat warsztatów, prace zarówno malarskie, jak i rzeźbiarskie. No, uważam bardzo ciekawe, interesujące, warte zobaczenia.